Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. A moimi gośćmi są dzisiaj wyjątkowo licznie pan Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa. Pan Bartosz Leszczyński, Stowarzyszenie Tumy. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Marcin Flakiewicz, Porozumienie. Witam, dzień dobry. Oraz pan Artur Kras, Platforma Obywatelska. Bardzo mi miło, dzień dobry. A zacząć chciałabym dzisiaj od pewnej zagadki i przedstawić panom komentarze naszych czytelników pod jednym z postów. Narcyz. Ciekawe, czy z własnych pieniędzy. To czysty narcyzm. W sumie po co ta tablica? Od razu mogli sobie pomnik postawić, a pomnik dla bohaterów pozostawić bohaterom. Czy wiecie państwo, panowie, czego mogą dotyczyć te komentarze? Jakiejś osoby, która chciała by być widoczna w mieście, na pewno. Zdecydowanie wiem. Ja się domyślam. Ktoś powie? Czy to na mnie ma spaść? Pani redaktor zapytała, czy po prostu wiemy, tak? Potwierdzam, że wiemy, domyślamy się, myślę, że to może Artur... Ja nie wiem. Czytamy artykuły, które są w lokalnej prasie. Zdradzimy w takim razie również słuchaczom i czytelnikom, że chodzi o nowy pomnik, kolumnę poświęconą obrońcom Płocka, na której jest napisane, że staraniem i wysiłkiem wielu znakomitych osób ufundowany i wykonany został ten monument przy aktywnym wsparciu prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, po czym wers przerwy, oraz darczyńców Fundacji Orlen Dar Serca, Urząd Miasta Płock, Płocka chyba powinno być, Fundacja Grupy PERN, Marek Chojnacki, Płoczanie. Nasi czytelnicy zwrócili uwagę, że nazwisko pana Andrzeja Nowakowskiego pojawić by się mogło wówczas, gdyby to pan Andrzej Nowakowski przeznaczył z własnej puli pieniędzy datek na ten pomnik. Co panowie sądzicie na ten temat? Ja może, pani redaktor, powiem tak. Ja jestem bardzo zadowolony z faktu, iż ten pomnik powstał. Powstał w tym wspaniałym roku, który no jakby łączy nas wszystkich. Oto stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości niewątpliwie jest elementem łączącym wszystkich, niezależnie od szyldu partyjnego, czy od przekonań religijnych. Faktem jest też, że ten pomnik dobrze wygląda, dobrze wkomponował się w Stare Miasto. Naprawdę uważam, że godnie wygląda ta kolumna. Co do jakby tego szczegółu, o którym pani powiedziała, w mojej ocenie jakby ja nie będę ani krytykował, ani chwalił postawy prezydenta miasta Płocka, natomiast powiem tak, że w moim przekonaniu albo wszyscy winni być wymienieni z imienia i z nazwiska, albo wszyscy winni być wymienieni z tych funkcji. To zrobiłbym, że tak powiem, w takim wydaniu i tyle. Panie Bartoszu. Podzielam zdanie, że ten pomnik jest piękny, ładnie wygląda i wkomponował się w architekturę, która jest na placu. I podzielam też zdanie, że wystarczyłoby wymienić tylko, że pan prezydent miasta Płocka przyczynił się do powstania tego pomniku, tak jak jest wypisane pod spodem kilka innych instytucji i nie ma tam panów prezesów, nie ma wypisanych, kto dokładnie zmienia nazwiska. Więc albo wszystkich wypisujemy zmienia nazwiska, albo zostawiamy po prostu funkcję tych osób, które się przyczyniły do powstania tego pomniku. Tak by wypadało, żeby to było. Panie Arturze, co pan na ten temat sądzi? Proszę państwa, to bardzo dobrze stało się, że ten pomnik powstał, tym bardziej, że powstał ponad podziałami, bo w komitecie organizacyjnym, który zajmował się powstaniem tego pomnika, byli reprezentanci wszystkich środowisk i ten tekst myślę, że powstał właśnie w tym komitecie. Natomiast jeśli chodzi o treść konkretną, to myślę, że ten tekst nawiązuje do tekstów, które zdarzają się również w innych miejscach w Płocku, choćby na przykład przy okazji budowy naszego płockiego mostu w imienia Legionów Józefa Piłsudskiego, gdzie na tablicy też jest wymieniony ówczesny prezydent miasta. I myślę, że taka była tradycja, że wymienia się gospodarza i pozostałe organizacje, które się przyczyniły do tego.
Panie Marcinie? To tak bardzo mnie cieszy to i całkowicie się zgadzam z wszystkimi moimi przedmówcami i na pewno z płoczanami, że to bardzo dobrze, że ten pomnik powstał. Upamiętnia niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie w dziejach historii Płocka. A co do samego pomnika, jeżeli chodzi o jego architekturę, tutaj nie do końca się zgodzę z kolegą Bartkiem, bo myślę, że tam jeszcze jest troszeczkę do popracowania, chociażby oświetlenie pomnika, czy być może zagospodarowanie całego placu Narutowicza, bo umiejscowienie tak zacnego pomnika w takim upamiętniającym takie wydarzenie obok szaletów miejskich, no troszeczkę tutaj nie pasuje i myślę, że należy w przyszłości popracować również nad całym placem Narutowicza. Co natomiast do samej tablicy, myślę, że o wiele lepszym sposobem upamiętnienia, tak jak kolega Artur powiedział, nazwisk, z imienia i z nazwiska poszczególnych osób byłaby właśnie ta kapsuła czasu, która została tam wmurowana. Uważam, że tam wówczas można było wypisać, kto jest prezydentem, jaki by był na przykład skład Rady Miasta. Wiemy, że jesteśmy społeczeństwem tutaj katolickim, można wypisać również, kto jest biskupem i tak dalej. I ważne osobistości również z województwa. Niemniej jednak samo pisanie na pomniku z imienia i nazwisko prezydenta oceniam negatywnie. A chociażby tylko dlatego, że ja przypomnę państwu i na pewno to wszyscy wiemy, że to jest drugi pomnik dla uczczenia obrońców Płocka. Pierwszym pomnikiem to jest kamień obok katedry i z tego, co mnie pamięć nie myli, tam jest napisane, że fundatorem tego kamienia jest sejmik województwa wówczas jeszcze płockiego. Tam nie ma żadnych imion, tam nie ma żadnych nazwisk i uważam, że taka tablica, że to dzięki staraniom prezydenta miasta Płocka, czy urzędu radnym, czy sponsorom, myślę, że mogłaby być, aczkolwiek sam osobiście uważam, że pomnik należy się tym ku czci i pamięci danego osób, czy danych wydarzeń jest, a sponsorzy dobrze, dziękujemy bardzo za ten gest, chwała im za to, ale myślę, że to nie jest to miejsce, żeby tak dużą tablicę jeszcze personalną umieszczać. Ja ze swojej strony chciałem tylko dodać, że podczas naszej kadencji, właśnie kończącej się dzisiaj, był rozstrzygnięty konkurs na zagospodarowanie placu Narutowicza i myślę, że jednym z zadań nowej Rady Miasta będzie właśnie realizacja wyników tego konkursu, czyli na nowo zagospodarowanie placu Narutowicza. A ja, jeśli mogę, pani redaktor, to skupię się jeszcze nad tym pomysłem kolegi Marcina. A propos kapsuły czasu, jest to genialny, świetny pomysł. Wielokrotnie, nawet w kampanii wyborczej, używaliśmy tego pomysłu, bo przypomniałem państwu, jak obchodziliśmy uroczystości 80-lecia Starego Mostu właśnie. I tam również jest taki postument przy przyczółku po prawej stronie mostowym i tam właśnie tę kapsułę czasu zorganizowaliśmy i znacząco więcej informacji mogliśmy w tej kapsule czasu zamieścić, bo też zaczęliśmy i od biskupa, i od marszałka, i od prezydenta. To się wymienia, kto był na przykład i prezydentem Polski, kto jest premierem, kto jest biskupem, kto jest prezydentem miasta, jaki skład rady. Wówczas tam naprawdę można umieścić dużo informacji. Wrzuciliśmy gazetę, prasę, kapsułę czasu, pieniądz z tych czasów. Więc fajnych parę tematów z tego wyszło i to jest bardzo dobry pomysł, żeby na przyszłość, niezależnie ten właśnie tego, sposób, jaki to będzie pomnik, jakie to będzie wydarzenie, czego będzie dotyczyło, te kapsuły czasu uważam, że są genialnym pomysłem. Ja mogę zaproponować jeden egzemplarz naszej gazety. A nie wiem właśnie, pani redaktor, czy takowy właśnie zupełnie przypadkowo nie znalazł się w aucie człowieka, który tę kapsułę czasu organizował. Bardzo byłoby miło. Ale mam nadzieję, że ten znalazł się w kapsule, nie tylko w aucie. Tak. W ogóle nie wiem, czy będziemy mieli okazję ktoś z naszej rodziny. Płynnie przejdźmy w takim razie faktycznie do tematu inwestycji, którego nie zdążyliśmy zrobić podczas poprzedniego naszego spotkania. Mam znowu dla panów zadanie. Chciałabym, żebyście panowie wymienili po trzy najbardziej potrzebne inwestycje w najbliższej kadencji. To od pana Tomasza zacznę. No ja nie będę tu, nie wie pani redaktor, szanowni koledzy, długo się zastanawiał, ponieważ no my o tym głośno mówiliśmy w kampanii wyborczej, która zakończyła się, a w mojej ocenie jeszcze ten kurz wyborczy nie opadł, bo cały czas jakoś tak mi się rzuca w oczy ten jeden artykuł u pani redaktor PSL w koalicji z PiS i znak zapytania i tak nie mogę się oderwać, ale to jakby świadczy o tym, że ten kurz wyborczy jeszcze dosłownie nie opadł. Natomiast ja jestem tego zdania, że po
pierwsze, poważna modernizacja szpitala, który prowadzony jest przez miasto Płock, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dalej będę optował przy swoim, bo w mojej ocenie jest to dobry pomysł w kontekście tego, że finansowo będziemy mogli dźwignąć tę inwestycję, czyli sala koncertowa w porozumieniu z samorządem województwa na bazie Teatru Dramatycznego, naszego Płockiego Teatru, bo w mojej ocenie tylko w tej konstrukcji będziemy mogli przeznaczyć w tej kadencji na to środki finansowe. No i trzecia sprawa, również będzie to spójne z tym, o czym opowiadała nasza grupa, nasza drużyna. Oczywiście jest to stadion, natomiast w konstrukcji takiej, która jest możliwa do realizacji, możliwa do zorganizowania, możliwa do przebudowy, ponieważ w mojej ocenie dziś, patrząc na finanse miasta, będzie bardzo ciężko samemu miastu dźwignąć tę inwestycję z racji po prostu konstrukcji budżetu i z racji możliwości, które posiada miasto Płock do realizacji tego typu zadań. Natomiast jeżeli chodzi o te duże inwestycje, bo o tym rozmawiamy, no to skupiłbym się na tych trzech inwestycjach, ale muszę to powiedzieć, pani redaktor, bo to jest bliskie mojemu sercu, a w tym odpowiedzialności za miasto ja tu będę miał zupełnie inne zdanie niż pan prezydent Andrzej Nowakowski, to znaczy no musi być to uczucie do ludzi, z którymi budujemy Płocki i uczucie do tego, co chcemy zrobić w tej kadencji, to nie ma być sam tylko i wyłącznie rozsądek, ale myślę, że ta miłość dla Płocka i dla Płocczan jest bardzo ważna, więc myślę, że jest szereg takich drobnych inwestycji, inwestycji osiedlowych, które w sposób znaczący poprawią jakość życia mieszkańców Płocka na poszczególnych osiedlach i ja powiadam po raz pewnie setny, że należy jakby ukierunkować swoje działania na te małe inwestycje na poszczególnych osiedlach. Dziękuję. Pani Bartosz. Niewątpliwie jesteśmy w etapie powyborczym, więc każdy jeszcze w pamięci ma obietnice i propozycje swoje, które przedstawia, więc te obietnice i inwestycje miejskie są, te drobne, lokalne są bardzo ważne dla mieszkańców. One są w gruncie rzeczy bardzo bardzo mieszkańcy się z tym identyfikują i przywiązują do tego wagę dużo większą nieraz niż do rzeczy jak budowa stadionu czy budowa sali koncertowej. Ale niewątpliwie sala koncertowa jest moim zdaniem bardzo potrzebna w mieście i wielu mieszkańców na nią czeka już od wielu lat, bo mamy wspaniałą orkiestrę symfoniczną, która może wiele dać radości jeszcze mieszkańcom i hucznie będą uczęszczać na jej koncerty. Drugim moim pomysłem jest rozbudowa nitki wyszogrodzkiej w stronę Wyszogrodu. Jest to problem. Miasto Płock boryka się z tym problemem i włodarze miasta od wielu lat i nie potrafimy tej nitki rozbudować w stronę Wyszogrodu, żeby rozładować ten korek i tą liczbę samochodów wjeżdżających rano do miasta i wyjeżdżających w godzinach popołudniowych. Kolejnym pomysłem i ważnym tematem jest pozyskiwanie terenów inwestycyjnych i zagospodarowanie tych terenów inwestycyjnych pod przedsiębiorstwa. Moim zdaniem jest to też szansa dla biznesu małego, średniego i większego na zaistnienie w tym mieście, a co za tym się wiąże, damy miejsca pracy mieszkańcom, nie będzie tej migracji z miasta Płocka, więc Rada Miasta i Prezydent powinien pozyskać tereny inwestycyjne, zagospodarować je i w tej formule powinno być rozbudowana ta infrastruktura, która będzie przyjazna dla przedsiębiorców. Panie Marcinie. Tak, może zanim powiem, być może nie o trzech, ale mam na myśli taką jedną dużą inwestycję dla naszego miasta, dla regionu, to może pokrótce. Inwestycja to jest działanie, czy to jest przedsięwzięcie, które ma tak naprawdę pobudzić pewien element życia, czy tak jak tutaj kolega mówił, również gospodarczo. Ja może już jako, że kończę drugą kadencję i jak państwo wiecie, nie startowałem w tych wyborach i nie będę miał okazji być radnym, to dla mnie taką inwestycją z tych ostatnich dwóch kadencji, a fajnie, bo to się spinają te właśnie dwie kadencje, to dokładnie przypominam sobie czas grudzień 2013 roku, kiedy planowaliśmy budżet na 2014 i wówczas te słynne 2,5 miliona na płockie akwaria. To było, jak kolega radny Tomasz wie, jak ciężko przechodzą wnioski opozycji. Ten jeden wniosek przez całą bodajże tamtą kadencję i tą udało się przeforsować. To był ten zaczyn
przyczyn, który spowodował, że te akwaria powstały. I to jest właśnie ta inwestycja w płockie zoo, bo wiemy, że akwaria są dumą płockiego zoo, a zoo jest dumą miasta i to nakręca nam turystów. Mieszkańcy mogą cieszyć się z całej tej inwestycji. I tak to bym widział. A na kolejne lata, jaką inwestycję? To właśnie spinając to, o czym tutaj mówili koledzy, bo same inwestycje są niewątpliwie ważne. Te małe, drobne na osiedlach, tylko możemy zrobić w cudzysłowie nawet granitowe chodniki, ale co z tego, jak za chwileczkę to miasto być może będzie miastem widmo, czyli w pierwszej kolejności mieszkańcy, a mieszkańcy tu będą, jak będą inwestycje właśnie w pracę, będzie rozwój gospodarczy, i nie będą przede wszystkim mieszkańcy wyjeżdżać. Dlatego zaapelowałbym do przyszłej rady, ażeby z całej swojej siły i w granicach, jakie ma możliwości, lobbowali za centralnym portem komunikacyjnym. Inwestycja być może nie jest miasta, ale chcę przypomnieć, że centralny port komunikacyjny ma rozwinąć gospodarczo ten region, w ogóle całą Polskę, ten region, ale również z tego, co zapowiadał rząd, ma połączyć Płock z centralnym portem komunikacyjnym, ma połączyć z Warszawą nasze miasto, dalej mówię tutaj o Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu. Ta inwestycja niewątpliwie w perspektywie kilkunastu lat może ożywić, i w co wierzę, gospodarczo również region Płocka, a to spowoduje, że chętniej będą może w pobliżu firmy się rozwijały. Doskonale wiemy, jak nowe linie kolejowe właśnie usprawnią nam komunikację chociażby z CPK czy dalej z Warszawą. Może spowodujemy to, że młodzi ludzie nie będą wyjeżdżać już do Warszawy w poszukiwaniu pracy i tam się osiedlać. Może znajdą rzeczywiście tą pracę w Warszawie, ale dzięki bardzo dobrym połączeniom będą mieszkać dalej w Płocku, tu płacić podatki i tutaj zakładać rodziny. Przykład chociażby Łódź-Warszawa. Wiele osób pracuje w Warszawie, ale mieszka w Łodzi i dzięki temu Łódź hamuje ten wypływ swoich mieszkańców. Dlatego ja uważam, że inwestycje w Płocku, te małe, jak najbardziej tak. Rozwój terenów inwestycyjnych tak, ale popatrzmy szerzej na nasz region i lobbujmy z całej swojej siły za centralnym portem komunikacyjnym, w który, przypominam, Płock się również wpisuje. Dziękuję, to postawimy kropkę i widzimy się tuż po przerwie. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Spotykamy się tuż po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są Tomasz Kominek. Dzień dobry jeszcze raz. Bartosz Leszczyński. Dzień dobry. Marcin Flakiewicz. Witam serdecznie. Oraz Artur Kras. Miło mi. I to właśnie od pana Artura zaczniemy, bo tylko pan Artur nie zdążył w pierwszej części wypowiedzieć się na temat trzech najważniejszych inwestycji do realizacji w najbliższej kadencji. Proszę państwa, niewątpliwie najważniejsze inwestycje dla miasta to są inwestycje prorozwojowe. I tutaj zgadzam się z moimi przedmówcami. Przy czym moim zdaniem taką najważniejszą inwestycją właśnie prorozwojową jest rozbudowa dzielnicy przemysłowej Kostrogaj-Trzepowo w kierunku Trzepowa, gdzie właśnie powstaną nowe tereny inwestycyjne, na które już na rozbudowę tych przestrzeni mamy już w tej chwili pieniądze przyrzeczone z Unii Europejskiej i to jest, myślę, najważniejsza inwestycja, która czeka nas w perspektywie najbliższych lat. Ponadto myślę, że również związana z tym jest druga kolejna inwestycja, o której jeszcze nikt głośno nie mówił, ale myślę, że która powinna też zostać zrealizowana, mianowicie dokończenie obwodnicy. Dokończenie, jak ja to rozumiem? Ja to rozumiem w ten sposób, że niestety stoimy przed problemem budowy wiaduktu nad rondem Wojska Polskiego, dlatego że zbudowaliśmy obwodnicę i okazuje się, że jest wąskie gardło rondo Wojska Polskiego. Także mam nadzieję, że mówi pan o drugim pasie. A to jeśli pojawią się środki, to myślę, że inwestycja była tak przygotowana, że w każdej chwili można ten drugi pas dobudować i to jest tylko kwestia pieniędzy. To dwa tematy. Trzeci, myślę, że bardzo ważny dla mieszkańców miasta, to jest remont Szpitala Świętej Trójcy. Czeka nas to nieuchronnie, będzie kosztowało bardzo duże pieniądze, ale myślę, że warto te pieniądze wydać, bo nie można oszczędzać na zdrowiu mieszkańców. Tym bardziej, że nasze miasto się starzeje. No, tylko trzy. Obawiam się, że to trochę mało. Oprócz tego było coś dla ciała, teraz jeszcze dla ducha. Stadion i
sala koncertowa. No nie wiem, czy uda się to w najbliższej kadencji. Życzę oczywiście tego wszystkim. Jeżeli mówimy o potrzebach mieszkańców, to chciałabym też poruszyć pewien ważny temat, który nasi czytelnicy przysyłają do nas już od kilku miesięcy co najmniej. Ja pozwolę sobie przeczytać ostatni mail od mieszkanki osiedla Borowiczki. Piszę do Państwa, ponieważ jako mieszkanka ulicy Gmury w Płocku potrzebuję pomocy. Właściciel posesji przy ulicy Gmury 14 założył sobie firmę, którą przeniósł z ulicy Przemysłowej 30. Od ponad roku zwoził gruz na tę posesję, a w dniu wczorajszym sprowadził sobie kruszarkę i dzisiaj od godziny 7 rano zaczął kruszyć gruz. Hałas jest bardzo uciążliwy. Z tego co mi wiadomo, nie posiada on żadnego zezwolenia na kruszenie. Bardzo mocno proszę o pomoc, bo ten hałas i kurz są nie do wytrzymania. W sąsiedztwie mieszkają małe dzieci i starsze schorowane osoby. Tyle lat tu był spokój, a teraz ci panowie robią co chcą. Ta czytelniczka przesłała do nas również filmy obrazujące to, o czym pisze. Muszę powiedzieć, że jestem wstrząśnięta tym, ponieważ jest to akurat ulica, którą często spaceruję, szczególnie w sezonie letnim. I zawsze moim gościom z innych miast opowiadałam, że no, ta ulica wygląda jakbyśmy mieszkali nad morzem. Jest to ulica rekreacyjna, gdzie ludzie robią grilla, opalają się, wędkują, jest las, blisko jest plaża, a tu nagle taki przemysł duży, który pewnie na ulicy Przemysłowej faktycznie nie bardzo przeszkadzał, ale w tym miejscu mocno przeszkadza. Czy widzicie panowie jakiekolwiek możliwości rozwiązania tego problemu przez samorząd płocki? Tak, panie Tomaszu. Rozumiem, że tak. Rozpoczynam standardowo. Okej. To muszę powiedzieć, że prawdą jest to, co powiedział czy kolega Artur, czy pani przewodnicząca, że tego typu firmy no, powinny właśnie być ulokowane na tych terenach, które są przystosowane do takiego przemysłu, czyli właśnie tam Kostroga i Przemysłowa. Natomiast ja sobie zdaję generalnie sprawę bardzo dokładnie, ponieważ w moim otoczeniu bodajże z półtora roku temu była taka sprawa też na osiedlu Radziwie, gdzie no to kruszywo było bardzo, bardzo, bardzo gęsto produkowane, a ponadto no są pewne firmy, które no tak niefortunnie są ulokowane na osiedlach i po pierwsze no to ja naprawdę współczuję tym mieszkańcom, bo każdy, kto ma odrobinę wyobraźni, jak ta firma funkcjonuje, jak to kruszywo jest, że tak powiem, no przetwarzane, to jest niewątpliwie wielki hałas, ogromny huk, tak na dobrą sprawę. Na pewno w wielu domach trzęsą się szyby i generalnie ściany. No jest to no, uciążliwość nie do opanowania. W mojej ocenie warto by było na poziomie oczywiście prezydenta miasta Płocka spotkać się zarówno z przedstawicielami tej firmy, jak i chociażby z Radą Osiedla, która na tym terenie funkcjonuje i z przedstawicielami tych państwa, którzy prowadzą ten biznes, żeby przejść do jakiegoś porozumienia, ponieważ no, myślę, że ta prewencja, czy straży miejskiej, czy służby, czy w pewien sposób no taka niewątpliwie no brak dialogu między stronami do niczego dobrego nie doprowadzi, ponieważ pewnie ta firma ma zezwolenie na prowadzenie tego biznesu, no bo ja wierzę w to, że ta firma ma to zezwolenie. Jeżeli ta firma nie ma, bo tu kolega w pewien sposób dał mi odczuć, że ta firma nie ma stosownego pozwolenia, no to faktycznie mamy możliwość przecież reakcji przez różne tam służby prewencyjne, które mamy i wtedy trzeba by było wszystkimi narzędziami, które są w granicach prawa oczywiście na poziomie samorządu miasta, no bacznie przyjrzeć się działalności tej firmy. Ja tylko współczuję mieszkańcom i jeżeli jest dobra wola ze strony Urzędu Miasta, no to ja wnoszę o to, żeby jak najszybciej do takiego spotkania doszło i do próby nawiązania jakby wspólnych relacji, dialogu i gdzieś tam środka czy sedna sprawy. Uważam to za jakby konieczne. Jeżeli faktycznie firma nie ma stosownych uprawnień, no to temat jest jakby w granicach prawa do rozstrzygnięcia i do zamknięcia tego typu biznesu i koniec, kropka. Ja wejdę słowo kolegi, bo z wiedzy, którą posiadam, to do miasta nie wpłynął żaden wniosek o pozwolenie na tego typu działalność. I
Urząd Miasta dowiedział się o całej sytuacji z mediów, także widzę tutaj... konkretnie dowiedział się od radnego tego osiedla, pana Tomasza Kolczyńskiego, zresztą na jego interpelację też odpowiadał w kwietniu. Ale to właśnie jest, mówię, działanie, które jest bezprawne. Urząd Miasta odpisał w ten sposób, że ze względu na brak sprecyzowanego, zadeklarowanego rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo na terenie tej nieruchomości, nie można określić, czy ta działalność kwalifikuje się do uzyskania stosownego zezwolenia, więc tutaj jakby nie było... Nie, no myślę, że to jest niewątpliwie jakby jednoznaczna działalność. Tak, no to nie jest działalność, to, nie wiadomo. No jest to znaczy, ja jeszcze wejdę słowo, bo w momencie, kiedy była ta interpelacja pisana, to było tylko zważone te gruzy, czy te kruszywa tak, były zważone, natomiast nie było tam prowadzone żadnej działalności przetwórczej. W tej chwili jest działalność przetwórcza, o którą nikt nie występował jakiekolwiek zezwolenie. Jeżeli mogę, bo tu mnie niepokoi mnie kilka faktów, bo ktoś prowadzi jakąś działalność na osiedlu mieszkalnym, nie mając zezwolenia, z tego co słyszymy. A druga sprawa, kolega tu Artur mówi, że kruszywo zostało zwożone. No, nie trzeba być specjalistą. Wszyscy wiemy, że kruszywo nie zwozi się małymi samochodami, tylko dużymi na pewno. A przypomnę, że pamiętamy ulicę Gmury, całą sytuację również dotyczącą powodzi. Jak ta ulica była wzmacniana, jest to teren zalewowy i myślę, że te samochody nie tylko woziły, ale również niszczyły to, co przez lata udało nam się jako radnym również wywalczyć o właśnie wzmocnienie tego terenu, żeby ten teren nie był, czy posesje nie były zalewane. I to jest smutne i bym powiedział, że nawet przykre w stosunku do nakładu pracy i zaangażowania, jakie wcześniej w poprzednich kadencjach wykonaliśmy. Tym bardziej, że jest tam mostek, jeszcze wejdę w słowo, jest tam mostek, który jest jedyną właściwie drogą dojazdową dla tych mieszkańców i ten mostek już z obserwacji mieszkańców zaczyna być niszczony tymi samochodami. Dlatego tym bardziej jest to tak, jak dziękuję pani redaktor, to jest kwestia, która wymaga niezwłocznej naszej interwencji, a mówiąc tu naszą, patrzę w stronę Tomasza, bo jako jedyny będziesz z tego towarzystwa naszego tutaj radnym przyszłej kadencji i chciałbym, żebyś tylko nie współczuł tym mieszkańcom, ale jakbyś mógł dzisiaj też zadeklarować, że będzie to jedna z pierwszych spraw, którą się niezwłocznie razem z radnym Tomaszem Kolczyńskim zajmiecie, żeby tym mieszkańcom właśnie oczywiście pomóc i tą kwestię... bezwzględnie do dyspozycji. Także no super, mamy deklarację, myślę, ale jeszcze że mieszkańcy... pozwolimy się wypowiedzieć panu. Bo ja właśnie tak słucham i każdy tutaj z nas daje dobre rady, tylko to nie są konkrety, bo... No nie, no mamy konkret, że... Tylko co konkretnie Tomasz, radny może Tomasz, zrobić? No już opowiadam koledze. Zbierze się, że tak powiem, na rozmowę dwóch radnych o imieniu Tomasz, napiszemy wspólną interpelację i będziemy obserwować ruch Urzędu Miasta, ponieważ my możemy zgłosić sprawę, natomiast Urząd Miasta ma jakby stosowne narzędzia do tego, żeby sprawę zakończyć z korzyścią dla mieszkańców, ale faktem jest, że radni muszą to po prostu zgłosić. Wyobraźmy sobie, jak w naszym sąsiedztwie by taka firma istniała, nawet jak ktoś remontuje, czy w bloku, czy w domku obok prowadzi remont, jak to jest uciążliwe dla mieszkańców. Ja sobie wyobrażam, jak ci państwo, czy ta pani, czy ten pan, no, mieszkańcy. Jak ta cała rodzina i ci mieszkańcy teraz funkcjonują. Moim zdaniem warto by było wykorzystać Straż Miejską. Nie do ochraniania budynków, tylko właśnie od tego jest Straż Miejska. Straż Miejska powinna być na interwencji, powinna sprawdzić dokumenty, powinna sprawdzić wpis do ewidencji działalności gospodarczej, gdzie ta działalność jest prowadzona, czy w odpowiednim miejscu, czy nie w tym miejscu, czy te numery PKD, które są przypisane do działalności gospodarczej są akurat na kruszywo, zwożenie, na rozbijanie i tak dalej, i tak dalej. I od tego jest właśnie Straż Miejska, żeby tą sprawę od początku do końca załatwić. Od tego też są radni, którzy, między innymi Tomek, ale on nie jest akurat z tego okręgu wyborczego, ale jest radnym miasta i ja wiem, że Tomek też się zainteresuje tą sprawą, tylko że radni w pisaniem interpelacji, już wiemy, jak to wyglądało w poprzednich kadencjach, często mają ręce związane i tylko kończy się na interpelacjach, a sprawy toczą się później miesiącami czy latami i nie są załatwione. Więc moim zdaniem warto udać się do Naczelnika Straży Miejskiej i Straż Miejska jest od niewątpliwie, tak, myślałem, ale cały czas... do Naczelnika Miasta. radni właśnie, tak zgodzisz się Tomaszu, inicjują te działania. Oczywiście, i bardzo mnie cieszy również twoja deklaracja, że tym mieszkańcom z twojego poziomu
już przyszłej rady będziecie się starali pomóc, czy zainicjujecie właśnie różnego rodzaju kontrole. Państwo, możemy oczywiście w pierwszym tygodniu funkcjonowania nowej rady razem jakby z kolegą radnym Tomaszem Kolczyńskim złożyć tę interpelację i czekać na ruch jakby ze strony Urzędu Miasta, no bo tak wyglądają te działania. I zgadzam się jeszcze z kolegą tutaj Bartkiem, że no niewątpliwie czasami radni mieli związane ręce. Ubolewam, że arogancja urzędu niejednokrotnie przejawiała się w tym, że interpelacja nie nosi znamion interpelacji i tak naprawdę temat był, nie chcę mówić brzydko, zamiatany pod dywan, ale tak to wyglądało. Tym bardziej cieszy mnie fakt, ale myślę, że to jest temat na inną audycję. Nowa ordynacja wyborcza, nowe uprawnienia dla radnych, większe możliwości, również kontrolne w stosunku do spółek miejskich i myślę, że nasi radni powinni się z tym zaznajomić i powinni posiąść wiedzę, jak wykorzystać swoje większe uprawnienia dla lepszego jeszcze egzekwowania skuteczności właśnie działań miejskich spółek czy miejskich organów, jakim jest chociażby Straż Miejska. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę Państwa, że kolega Tomasz nie był radnym malowanym, tylko był jednym z najskuteczniejszych radnych w Radzie Miasta Płocka i myślę, że ten temat doprowadzi skutecznie do końca. No to liczymy. Dziękuję. Też, a ja podpowiem, że być może bardzo pomocny byłoby również byłaby pomoc prawna udzielona przez Urząd Miasta Płocka właśnie tym mieszkańcom, ponieważ z tego, co ja znalazłam, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości przy korzystaniu z niej powinien powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. To jest konkretny zapis prawny, który myślę, że można by było wykorzystać, tylko trzeba tym mieszkańcom po prostu pomóc również i pod takim kątem. I o co apeluję ze swojej strony do właśnie do Urzędu Miasta, do władz miasta, ażeby takiej pomocy prawnej tym mieszkańcom udzielili i mam nadzieję, że tym razem nie skończy się, że ze strony urzędu popłynie odpowiedź: weźcie sobie państwo prawnika. Mam nadzieję, że ta kadencja będzie bardziej komunikatywna, przyjazna mieszkańcom, czego wszystkim nowym radnym życzę. I mieszkańcom przede wszystkim. Mieszkańcom przede wszystkim. Tak. Dziękuję bardzo za owocne, myślę, spotkanie. Mam nadzieję, że wnioski z tego spotkania płynące przełożą się na czyny. Pana Tomasza trzymamy za słowo. Dziękuję panu serdecznie. Moimi gościem był pan Tomasz Kominek. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia w terenie. Bartosz Leszczyński. Dziękuję, do zobaczenia. I do zobaczenia w terenie także. Marcin Makiewicz. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Państwu bardzo, do usłyszenia. I tak optymistycznie z uśmiechem dziękuję Państwu również. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Dziękujemy. Przekrój tygodnia.